Cześć wszystkim, z tej strony Merkolu, to jest kolejny odcinek Farming Simulator. I spójrzcie, co jest przede mną. Co to za wielka przyczepa i nowiutki ciągniczek. Tak, chwilę sobie pograłem, żeby to ogarnąć. Teraz będę wrzucał z tego farminga trochę rzadziej odcinki, ponieważ chyba wam się tak do niego nie spieszy. A ja sobie mogę na spokojnie pograć i tylko wam pokazywać progres. Tak więc dzisiaj zawieziemy sobie z soję tutaj do Gomez Ridge Acres, ponieważ jest całkiem niezła cena, 1500 to jest całkiem spoko, 1700 to chyba było najwięcej, ile miałem. O, ale jak widzicie, no z taką przyczepą to już nie jest takie hop-siup. Tak więc mogłem się nie zatrzymywać już przed tą górką, no ale niestety. Zaraz tu podjedziemy i będziemy mieli kacki, teraz mam 44 000. Na bieżąco sobie robię jakieś tam misje co jakiś czas i kombinuję różne rzeczy. Jeszcze tego nigdy nie wyładowywałem i... Ale się otwiera tył. Wow. Patrzcie, najpierw się syp... Aha, patrzcie, jakie to jest bajeranckie. W ten sposób to się zsuwa. No sprytnie, sprytnie, nie powiem, że nie. Całkiem ciekawy system. Chwila, bo... Czy mi się wydaje, czy... Te belki do góry też coś się z nimi odczepiły się, czy nie? Okej, oto jestem z powrotem, zadzwonił do mnie kumpel i zaraz się będę zwijał w sumie, ale to jeszcze mam spokojnie dużo czasu, żeby wam wszystko zaprezentować tutaj. No i przy okazji skróciłem drogę, nie? Fajny sposób. Już tutaj dojeżdżam do mnie i ja sobie tutaj bym musiał zrobić... No teraz mamy 84 000, w ogóle nie spojrzałem, ile zarobiłem, ale ja się zagapiłem. Hmm... 40 000 praktycznie, to naprawdę fajny wynik za takie coś. To było jednokrotne ścięcie tych trzech pól, zmłócenie, czy nie wiem, tych trzech właśnie poletek. O, widzicie, tutaj mi już kolejny raz robi, zaraz będę musiał to ponawozić znowu. To nawożenie jest denerwujące, wtedy raz nawiozłem tylko, więc wiecie, była mniejsza wydajność. Jak 3 razy to zrobię, to powinno być naprawdę całkiem nieźle. No, jak widzicie, tu jest ten ciągniczek, ale to nie jest wszystko. Teleportujmy się więc do owczarni. Tak właśnie, troszeczkę tu się pozmieniało. Spójrzcie, zahodowałem idealnie na styk to i trochę się buguje, jak będzie jechało. Ale w sumie na razie niepotrzebnie zasiałem tamto, kurde. Bo niepotrzebnie ze względu takiego. Gdzie to jest, że cena tego nie jest za dobra i ona spada. Wow, coś. Ona spada, a ja chciałem przyspieszyć czas, a teraz jak przyspieszę, to tamto urośnie i będzie lipa. No nie, troszeczkę nie pomyślałem, co robię. Ale w sumie no, można... Zawieźmy te dwa, zobaczymy, jak to tam się sprzedaje, chociaż coś. Żeby nie było. Bo nie będę tam znowu zasiewał tego wszystkiego i tak dalej, żeby... Specjalnie te parę tych pozawozić z wełęką, ale trochę kupiłem tych owiec. To się tutaj naprawdę nieźle buguje i ja się boję, co się stanie na jakimś zakręcie. W sumie to ja nie mogę skręcać. Fuck, spokojnie, dojedziemy. Bez problemu, musimy dać. Ale nim buja. Wow. To nie jest przeznaczony pojazd do tego. Chociaż szkoda, no bo patrzcie, jak to idealnie pasuje. Można by było szybciutko wełękę zawieźć, jak to należy zrobić, a tutaj nie. Nie można. Dobra, spokojnie, spokojnie. Z tego będzie jakieś 24 000, czy się mylę, czy nie? Zaraz sprawdzimy. To by było całkiem nieźle, jak na 6 000, a można mieć czasem za 12. Dobra, stoimy i czekamy. Już jest 90 000. I 95. No, będzie fajnie. O, już zniknęło to pierwsze. 59. No, 24 000. 25. 24 700. Czyli w sumie no tyle, ile się spodziewałem, no bo jedno to ma 2 tony. Więc trzeba będzie po prostu no czekać na lepszą cenę. Ja tam przyspieszę czas, to przynajmniej jeszcze owieczki mi tam zrobią trochę więcej tej wełny. Bo można wtedy 20 000 zyskać za jednego boksa. To jest naprawdę worth it, straszliwie worth it.
No bo patrzcie na to. 20 tysięcy za jednego, tak? No to mamy tak. 20, 40, 60, 80 i to jest prawie 100 tysięcy tutaj już. Jak przyspieszyłbym czas, to będzie 100 tysięcy. Owce to jest po prostu jedna z bardziej opłacalnych w tychże rzeczy. Naprawdę fajnie zarabiają sobie tutaj. Jak widzicie, naszykowałem sobie tutaj z wodą, tutaj z tym, chociaż nie wiem, czy wam to pokazywałem, czy nie. Chwilę mnie nie było, bo byłem przeziębiony. Już wracam do normy. Tutaj mam sobie kosiareczkę, podłączam ciągnik, jeżdżę sobie z tym zbierającym od razu, napełniam i potem dosypuję. No tu jeszcze troszeczkę tego jest. Będę musiał kupić większą tą samozbierającą przyczepkę, ale to jeszcze trochę. Kupmy może w sumie owce. Ile mam owiec? 40. Dobra, do tych 45 jedną kupię. I kolejny telefon. Dobra, jestem. Widzicie, coś mi przerywa. Nie chcą, żebym wrzucał wam filmiki. A i w ogóle kolejny odcinek, jaki się pojawi, to będzie wyczekiwany przez was. Chyba, bo bardzo nieźle oglądany Minecraft. Oje. Serio, zrobiłem coś nieziemskiego. Musicie obejrzeć ten odcinek, jak tylko się pojawi. Potem jeszcze wleci pewnie block and load jakiś. I jeszcze mam dla was niespodziankę z jednym. To wam się może spodobać w sumie. Ale to w swoim czasie. A ja tutaj biegam w kółko i nic nie robię, więc skupmy się na czymś. I tak. Po kolei. Tutaj nasz kolega skończył. Tak więc pojadę już na kolejne pole, już nie będę przyspieszał czasu w takim razie. Tutaj wszystkie są nawiezione pierwszy raz i są zaorane, więc całkiem spoko. Ja sobie wjadę o tak. Zasieję się do końca, proszę, zasieję się do końca. No chyba... Chyba tak. Mam nadzieję, bo nie lubię jakiejś takiego kreseczka. Nie! Szybko! Było nie do końca. A to ci pracownik miesiąca. Trzeba wszystko za nich poprawiać. Dlatego lepiej zrobić pierwszy przejazd tak z takim dobrym marginesem. Tak jak teraz. Przynajmniej będzie bezbłędnie on sobie tam poradzi. Tutaj jest tak jak było. Nic się od tego czasu nie zmieniło. My to wywieźliśmy. W sumie kombajn to nie wiem po co on tu stoi. Tak na środku. Tak, kupiłem jeszcze z przodu troszeczkę większy header, co prawda. Wielkość to jest taka mała różnica tych dwóch headerów. Tamten sprzedałem zresztą, no to w ogóle już nie macie porównania, ale jeszcze większy kupię niedługo. Ale to jeszcze w swoim czasie. Dobra, stój sobie tutaj w sumie, będzie okej. Ciach. O, koło mu się w miejscu kręciło. I teraz tak. Jakie plany na teraz? Sprawdzić w sklepie, co my potrzebujemy w sumie. Dobry pomysł. Tak sobie myślałem nad wozem przeładunkowym. Ale to jest chyba jeszcze mam za małe pola, żeby coś takiego robić, bo to się przyda pod tym względem, że ja do tej dużej przyczepy nie mogę sypać z kombajna od razu. I to jest smutne. Z krzesłem mi skrzypił, jak będzie wam przeszkadzać, to musicie wytrzymać. Ale no, po prostu ten przeładunkowy, to może jeszcze z tym poczekam. Tu nic nie potrzebuję, do zwierząt w sumie też nic, bo to mam. Z tego nic. O, to było ludzka, to jest całkiem spoko, tylko musiałbym po to jechać. A mi się nie chce, więc pojadę po to w następnym odcinku i wam pokażę. Mini ładowarki w sumie niepotrzebna. Teleskopowa to nie jest głupi zakup, chociaż nie wiem... Do czego? Na razie do niczego, więc też mi nie jest potrzebny. Technologia B. To jest sensowny plan, ale... Bo ja już mam tutaj na maksa obniżoną cenę za to. I chyba zrobię tak jak u ludzka, że tutaj trawę. Czyli za to 140 kupimy pole. Będzie całkiem nieźle. I to byłby sposób, żeby sobie kupić takie poletko. A, nie mogę trafić. Okej. Okay. Sprzęt leśniczy na razie nie,
Przyczepę samozbierającą będę musiał kupić większą. One są w ogóle bardzo drogie, nie wiem dlaczego aż tak. No 21 tysięcy ta ma, a kupiłbym sobie, no... Pomleli. Taka potężna. Chociaż nie, no ta by wystarczy. Dobra, zostaje na razie ta, którą mam i tyle. Z grabiarki. W sumie nie aż tak potrzebne na razie, bo tej trawy tak nie potrzebuję jeszcze na teraz. Kosiarkę i tak bym musiał kupić. Nie, chociaż chwastowniki. Powiedzcie mi, co sądzicie o chwastownikach, bo to jest 12 metrów. Poprawiają stan pola w pierwszych stadiach wzrostu, można ich używać. A to ma 12 metrów. A to już w ogóle, taki chwastownik, to są dwie fazy naraz. Nie dosyć, że wyrywa chwasty, to jeszcze chyba nawozi. Ale to jest trawa i to, więc w sumie nie wiem. Nie wiem, co gadam, jestem zmęczony po tym tygodniu szkoły. Dobra, chyba wszystko jasne, rozwiązało się problem, co bym chciał. A w sumie to chciałbym właśnie to. 6-metrowy do zasiania. W sumie soja jest i tu, co jest trochę śmieszne, ale no co. To jest taki jeden zestaw, widzicie, to jest z jednej serii. Znaczy to i to bardziej. Bo potem już się robi szersze o 3 metry, co jest no niezłe. Ale kukurydza, słonecznik i burak? Burak. To jest przydatne. Więc to kupuję po prostu teraz w ciemno. Brak ulepszeń. Kupujemy. I tyle. I to nam się przyda, ale to nie jest wszystko, bo żeby to ściąć, to jeszcze potrzebujemy headerka. I kupiłbym w sumie tego, który ma 5-7 metra, tyle co ten, a ten jest taki znośny w sumie, bo to jest za króciutkie, 4,5 metra, to sobie można. Ten jest, o kurczę, 6 metrów 5, no tego kupuję. Kolor można zmienić, no czerwony, bo będzie pasował mi do mojego kombajniska. No i problem rozwiązany w sumie. I to jest do kukurydzy i słonecznika. No czyli się wszystko się zgadza. Kupujemy to. Dalej to już inny level w ogóle. 9 metrów. 9 metrów, 6 metrów, 6000 różnicy, 6000 różnicy. Kupiłem to, mogę żałować, ale w sumie jak podczepię pod to, to będzie taki byk. W takim razie będę musiał jeszcze niedługo ten sobie header zmienić. 100 tysięcy wydałem na maszyny, naprawdę jestem szalony. Kiedyś kombajn też się kupi, ale no na razie taki powolny upgrade systemu. Skoczmy sobie do sklepu, zobaczyć jak to wygląda. Gdzie jest sklep? Zagapiłem się. Tutaj. Nie resetuj, odwiedź. On będzie złożony, no właśnie, ale to już widzę, że to jest gigantyczne. Jacie. Naprawdę spoko, będzie wydajne. I tutaj jeszcze mamy siewnik, który też się rozkłada. Te z tyłu rozkładają się jeszcze tu po bokach. Jest całkiem duży siewnik. Więc to też się przyda. Naprawdę taki niezły update zrobiliśmy w tym odcineczku. Bo no jednak teraz skoczymy do przodu i będziemy mieli kukurydzę. Będzie można zacząć hodować świnie niedługo. Może w przyszłym odcinku. W sumie to będzie dobry pomysł. W przyszłym odcinku sobie po to przyjadę albo już będę miał. I dzwonek, moment. Tak więc to wszystko sobie posprawdzamy w następnym odcinku, a ja już będę kończył, ponieważ przyszedł do mnie kumpel i wychodzimy, więc... No to tyle. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do następnych odcinków, nie tylko z farminga. Na razie.